Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, rozdział 45. Makrynus Tkacz, do którego domu przeniesiono Winicjusza, obmył go, zaopatrzył w odzież i posilił. Po czym młody trybun, odzyskawszy zupełnie siły, oświadczył, że tejże jeszcze nocy rozpocznie dalsze poszukiwania za Linusem. Makryn, który był chrześcijaninem, potwierdził słowa Hilona, że Linus wraz ze starszym kapłanem Klemensem udali się do Ostrianum, gdzie Piotr miał chrzcić całe gromady zwolenników nowej nauki. W dzielnicy wiadomo było chrześcijanom, że Linus pieczę nad domem swym powierzył od dwóch dni niejakiemu Gajusowi. Dawinicjusza stanowiło to dowód, że ani Ligia, ani Ursus nie pozostali w domu i że musieli się udać również do Ostrianum. Myśl ta sprawiła mu wielką ulgę, Linus był to człowiek stary, któremu trudno było chodzić codziennie z Zatybrza aż za odległą Bramę Nomentańską i wracać znów stamtąd na Zatybrze. Prawdopodobnie więc zamieszkał na te kilka dni u którego ze współwyznawców za murami, a wraz z nim i Ligia i Ursus. W ten sposób uniknęli pożaru, który w ogóle nie przedostał się na drugi stok Eskwilinu. Winicius widział w tym wszystkim zrządzenie Chrystusa. Poczuł nad sobą jego opiekę i sercem wezbranym większą niż kiedykolwiek miłością, po poprzysiągł mu w duszy wypłacić całym życiem za te widome znaki łaski. Tym bardziej jednak śpieszno mu było do Ostrianum. Odnajdzie Ligię, odnajdzie Linusa, Piotra i zabierze ich gdzie daleko, do którejkolwiek ze swoich ziem, choćby aż do Sycylii. Rzym oto płoni i za kilka dni zostanie po nim tylko kupa zgliszcz. Po co więc mają tu zostawać wobec klęski i rozchukanej ludności? Tam otoczą ich zastępy karnych niewolników, otoczy ich cisza wsi i będą żyli spokojnie pod skrzydłami Chrystusa, błogosławieni przez Piotra, byle ich tylko teraz odnaleźć. Nie było to zaś rzeczą łatwą. Winicjusz pamiętał, z jakim trudem przedostał się z Via Appia na Zatybrze i jak musiał kołować, aby dotrzeć do drogi portowej, postanowił więc teraz obejść miasto ze strony przeciwnej. Idąc drogą triumfalną, można było dotrzeć, posuwając się wzdłuż rzeki, aż do mostu Emiliusza, stamtąd zaś, pomijając Pincius, wzdłuż pola marsowego, obok ogrodów Pompejusza, Lukulla i Salustiusza, przedrzeć się na Via Nomentana. Była to droga najkrótsza, lecz i Makrynus i Hilon nie radzili się na nią zapuszczać. Ogień nie objął wprawdzie dotychczas tej części miasta, lecz wszystkie ręki i ulice mogły być zupełnie zatłoczone ludźmi i ich rzeczami. Hilo radził udać się przez Ager Vaticanus aż do Porta Flaminia, tam przejść rzekę i posuwać się dalej na zewnątrz murów, za ogrodami Acyliusza, ku Porta Salaria. Winicjusz po chwili wahania zgodził się na tę radę. Makryn musiał pozostać na straży domu, lecz wystarał się o dwa muły, które mogły posłużyć i do dalszej podróży dla Ligi. Chciał również dodać niewolnika, Lecz Winicjusz odmówił, sądząc, że jak to już zdarzyło się poprzednio, pierwszy lepszy oddział pretorianów, napotkany na drodze, podda się pod jego rozkazy. I po chwili obaj z Hilonem ruszyli przez Pagus Janiculensis ku Drodze Triumfalnej. Na otwartych miejscach były i tu obozowiska, przeciskali się jednak przez nie z mniejszym trudem, albowiem większa część mieszkańców uciekała ku morzu drogą portową. Za bramą Septymiańską jechali między rzeką a wspaniałymi ogrodami Domicji, których potężne cyprysy świeciły czerwono od pożaru, jakby od zorzy zachodniej. Droga stawała się wolniejsza, czasem tylko przychodziło im walczyć z prądem napływającego wieśniactwa. Więc już popędzał o ile mógł muła, Hilo zaś jadąc tuż za nim rozmawiał przez całą drogę sam ze sobą. Otóż pożar został za nami i teraz grzeje nas w plecy. Nigdy jeszcze na tej drodze nie było tak widno w nocy. O Zeusie! Jeśli nie spuścisz ulewy na ten pożar, to znać, że nie kochasz Rzymu. Moc ludzka nie zagasi tego ognia. Takie miasto, któremu służyła Grecja i cały świat. A teraz pierwszy lepszy Grek będzie mógł prażyć swój bób w jego popiołach. Kto by się tego spodziewał? I nie będzie już Rzymu, ni panów rzymskich. A kto zechce chodzić po zgliszczach, gdy wystygną i świstać, ten będzie świstał bezpiecznie. O bogowie! Świstać nad takim światowładnym miastem. Kto by z Greków albo nawet z Barbarzyńców mógł się tego spodziewać? A jednak można świstać, bo kupa popiołu, czy zostanie po ognisku pastuchów, czy po spalonym grodzie, jest tylko kupą popiołów którą prędzej czy później wiatr rozwieje. Tak mówiąc, obracał się filami w stronę pożaru i patrzył na falę ognia z twarzą zarazem złą i radosną. Po czym mówił dalej? Ginie, ginie i nie będzie go już więcej na Ziemi. Gdzie teraz świat będzie wysyłał swoje zboże, swoją oliwę i swoje pieniądze? Kto mu będzie wyciskał złoto i łzy? Marmur nie pali się, ale krusza je w ogniu. Kapitol pójdzie w gruzy i palacen w gruzy. O Zeusie, Rzym był jako pasterz, a inne ludy jako owce. Gdy pasterz był głodny, zażynał jedną z owiec, zjadał mięso, a tobie, ojcze bogów, ofiarował skórę. Kto, o chmuro władny, będzie teraz zażynał i w czyje ręce złożysz bicz pasterski? Bo Rzym żyje, ojcze, tak dobrze, jakbyś go sam zapalił piorunem. Śpiesz się, naglił Winicjusz. Co tam robisz? Płaczę nad Rzymem, panie, odpowiedział Hilo. Takie Jowiszowe miasto. I czas jakiś jechali w milczeniu, wsłuchując się w huk pożogi i w szum skrzydeł ptasich. Gołębie, których mnóstwo gnieździło się przy willach i po miasteczkach kampanii, a zarazem i wszelkiego rodzaju polne ptaki z nadmorza i z gór okolicznych, biorąc widocznie blask pożaru za światło słoneczne, leciały całymi stadami na oślep w ogień. Winicjusz pierwszy przerwał milczenie. Gdzie byłeś, gdy pożar wybuchnął? Szedłem do mojego przyjaciela Eurycjusza, panie, który trzymał kram przy wielkim cyrku i rozmyślałem właśnie nad nauką Chrystusa, gdy poczęto wołać ogień. Ludzie zgromadzili się koło cyrku dla ratunku i przez ciekawość, ale gdy płomienie ogarnęły cały cyrk, a prócz tego poczęło się pokazywać naraz i w innych miejscach, trzeba było myśleć o własnym ocaleniu. Czy widziałeś ludzi rzucających pochodnie do domów? Czego ja nie widziałem, wnuk Eneasza? Widziałem ludzi torujących sobie w tłoku drogę mieczami. Widziałem bitwy i rozdeptane na bruku wnętrzności ludzkie. Ach, panie, gdybyś na to patrzył, sądziłbyś, że barbarzyńcy zdobyli miasto i wyprawiają rzeź. Ludzie na oku wołali, że nadszedł koniec świata. Niektórzy stracili zupełnie głowy i zaniechawszy ucieczki, czekali bezmyślnie, póki ich nie ogarną płomienie. Inni wpadali w obłęd, inni wyli z rozpaczy, ale widziałem i takich, którzy wyli z radości, albowiem, O Panie, dużo jest na świecie złych ludzi, którzy nie umieją ocenić dobrodziejstw Waszego łagodnego panowania i tych słusznych praw, na mocy których odbieracie wszystkim to, co mają i przywłaszczacie sobie. Ludzie nie umieją się pogodzić z wolą Bogów już zbyt był zajęty własnymi myślami, by zauważyć ironię drgającą w słowach Hilona. Dreszcz przerażenia chwytał go na samą myśl, że ligia mogła się znaleźć wśród tego zamętu, na tych strasznych ulicach, na których rozdeptywano wnętrzności ludzkie. Więc jakkolwiek mało dziesięć razy wypytywał już Hilona o wszystko, co ten mógł wiedzieć, zwrócił się do niego raz jeszcze. A ich widziałeś na Austrianum własnymi oczyma? Widziałem synu Wenery, widziałem dziewicę, dobrego Liga, świętego Linusa i Piotra Apostoła. Przed pożarem, przed pożarem mitro. Lecz w duszy Winicusza zrodziła się wątpliwość, czy Hilo nie kłamie, więc powstrzymawszy muła, spojrzał groźnie na starego greka i spytał: Coś ty tam robił? Hilo zmieszał się. Prawdzie jak wielu ludziom, tak i jemu wydawało się, że razem z zagubą Rzymu nadchodzi kres i rzymskiego władztwa, ale tymczasem był sam na sam z Winicjuszem. Przypomniał zaś sobie, że tenże zakazał pod straszliwą groźbą podpatrywać chrześcijan, a zwłaszcza Linusa i Ligię. – Panie – rzekł – czemu mi nie wierzysz, że ich miłuję? Tak jest, byłem w Ostrianum, albowiem jestem na wpół chrześcijaninem – Pirron nauczył mnie cenić więcej cnotem od filozofii, więc coraz bardziej lgnę do ludzi cnotliwych, a przy tym, O panie, jestem ubogim i gdy Ty, Jowiszu, bawiłeś w Ancjum, często przymierałem głodem nad księgami, więc siadywałem przy murze Ostrianum, albowiem chrześcijanie, jakkolwiek sami ubodzy, więcej rozdają miał mużny niż wszyscy inni razem wzięci mieszkańcy Rzymu. Powód ten wydał się Winicjuszowi wystarczającym, więc zapytał mnie i groźnie. I nie wiesz, gdzie na ten czas zamieszkał Linus? Ukarałeś mnie raz za ciekawość, panie. Okrutnie, odpowiedział Grek. Winicjusz umilkł i jechali dalej. Panie, rzekł po chwili Hilo, nie odnalazłeś dziewicy, gdyby nie ja, ale jeśli ją odnajdziemy, nie zapomnisz o ubogim mędrcu? Dostaniesz dom z winnicą pod Ameriolą, odpowiedział Winicjusz. Dzięki ci, Herkulesie. Z winnicą? Dzięki ci. O tak, z winnicą. Mijali teraz wzgórza Watykanu, które świeciły czerwono od pożaru, lecz za naumachią skręcili w prawo, by po przebyciu pola Watykańskiego zbliżyć się do rzeki i przeprawiwszy się przez nią dotrzeć do Porta Flaminia. Nagle Hilo powstrzymał muła i rzekł. Panie, przyszła mi do głowy dobra myśl. Mów, odpowiedział Winicjusz. Między wzgórzem janikulskim a Watykanem za ogrodami Agrypiny są podziemia, z których wybrano kamienie i piasek pod budowę cyrku Nerona. Posłuchaj mnie, panie. W ostatnich czasach Żydzi, których jak wiesz mnóstwo jest na Zatybrzu, poczęli okrutnie prześladować chrześcijan. Pamięta, że już za boskiego Klaudiusza takie tam były rozruchy, iż Cezar zmuszony był wygnać ich z Rzymu. Dziś, gdy wrócili i gdy dzięki opiece Augusty czują się bezpieczni, tym zuchwalej pomiatają chrześcijanami. Ja to wiem, jam widział. Żaden edykt przeciw chrześcijanom nie został wydany, ale Żydzi oskarżają ich przed prefektem miasta, Iż mordują dzieci, czczą osła i opowiadają naukę nieuznaną przez Senat, a sami biją ich i napadają na domy modlitwy tak zawzięcie, że chrześcijanie kryć się przed nimi muszą. Co więc chcesz powiedzieć? spytał Winicjusz. To panie, że synagogi istnieją otwarcie na Zatybrzu. Ale chrześcijanie, chcąc uniknąć prześladowań, muszą się modlić w ukryciu i zbierają się w opustoszałych szopach za miastem lub w arenariach. Ci, którzy mieszkają na Zatybrzu, wybrali sobie to właśnie, które powstało z przyczyny budowy cyrku i różnych domów wzdłuż Tybru. Teraz, gdy ginie miasto, niechybnie wyznawcy Chrystusa modlą się. Znajdziemy ich nieprzeliczone mnóstwo w podziemiach, dlatego radzę ci, panie, abyśmy tam wstąpili po drodze. Wszakżeś mówił, że Linus udał się do Ostrianum, zawołał niecierpliwie Winicjusz. A ty mi przyrzekłeś dom z winnicą pod Ameriolą, odpowiedział Hilo. Więc chcę szukać dziewicy wszędzie, gdzie mam nadzieję ją znaleźć. Po wybuchu pożaru mogli powrócić na zatybrze, mogli okrążyć miasto tak, jak my okrążamy je w tej chwili. Linus ma dom, może chciał być bliżej domu, by obaczyć, czy pożar nie obejmie i tej dzielnicy. Jeśli wrócili, tedy przysięgam ci, panie, na Persefonę, że znajdziemy ich na modlitwie w podziemiu, a w najgorszym razie zasięgniemy o nich wiadomości. Masz słuszność, a zatem prowadź, rzekł trybun. Hilo bez namysłu skręcił w lewo ku wzgórzu. Na chwilę zbocze owego wzgórza przysłoniło im pożar tak, że jakkolwiek pobliskie wzniesienia były w świetle, oni sami znaleźli się w cieniu. Minąwszy cyrk, skręcili jeszcze na lewo i weszli w rodzaj wąwozu, w którym było zupełnie ciemno. Ale w ciemnościach owych winic już dojrzał roje migających latarek. Oto oni, rzekł Hilo. Będzie dziś ich więcej niż kiedykolwiek, bo inne domy modlitwy spłonęły lub są pełne dymu, jak całe Zatybrze. Tak, słyszę śpiewy, rzekł Winicjusz. Jakoż z ciemnego otworu w górze dochodziły śpiewające głosy ludzkie, latarki zaś ginęły w nim jedna za drugą. Lecz z bocznych wąwozów wysuwały się coraz nowe postacie, także po niejakim czasie Winicjusz i Hilo znaleźli się wśród całej gromady ludzi. Hilo zsunął się z muła i, skinąwszy na wyrostka, który szedł obok, rzekł mu: — Jestem kapłanem Chrystusa i biskupem. Przytrzymaj nam muły, a dostaniesz moje błogosławieństwo i odpuszczenie grzechów. Potem, nie czekając odpowiedzi, wsunął mu w rękę cugle. sam zaś przyłączył się wraz z Winicjuszem do idącej gromady. Po chwili weszli do podziemia i posuwali się przy mdłym blasku latarek ciemnym korytarzem, póki nie dotarli do obszernej jaskini, z której widocznie wybierano poprzednio kamień, albowiem ściany utworzone były ze świeżych jego odłamków. Było tam widniej niż w korytarzu, gdyż prócz kaganków i latarek płonęły pochodnie. Przy ich świetle ujrzał już cały tłum ludzi klęczących z rękoma wyciągniętymi do góry. Ligi, Piotra Apostoła Nilinusa, nie mógł nigdzie dojrzeć, natomiast na oku otaczały go twarze uroczyste i wzruszone, w niektórych widoczne było oczekiwanie, trwoga, nadzieja, blask odbijał się w miałkach wzniesionych oczu, pot pływał po bladych jak kreda czołach, niektórzy śpiewali pieśni, inni powtarzali gorączkowo imię Jezus, niektórzy bili się w piersi, po wszystkich znać było, iż lata chwila oczekują czegoś nadzwyczajnego. Wtem pieśni umilkły i nad zgromadzeniem, we framudze powstałej po wyjęciu ogromnego głazu, ukazał się znajomy Winicjuszowi Kryspus z twarzą jakby na wpół przytomną, bladą, fanatyczną i surową. Oczy zwróciły się ku niemu jakby w oczekiwaniu słów pokrzepienia. On zaś, przeżegnawszy zgromadzenie, począł mówić głosem śpiesznym i prawie do krzyku zbliżonym. Żałujcie za grzechy wasze, albowiem chwila nadeszła. Oto na miasto zbrodni i rozpusty, oto na nowy Babilon pan spuścił płomień niszczący. Wybiła godzina sądu, gniewu i klęski. Pan zapowiedział przyjście i wraz ujrzycie go. Ale nie przyjdzie już jako baranek, który ofiarował krew za grzechy wasze, jeno jako sędzia straszliwy, który w sprawiedliwości swej pogrąży otchłań grzesznych i niewiernych. Biada światu i biada grzesznym, albowiem nie będzie już dla nich miłosierdzia. Widzę cię, Chryste. Gwiazdy spadają deszczem na ziemię, słońce się zaćmiewa, ziemia otwiera się w przepaści i zmarli powstają, a ty idziesz wśród dźwięku trąb i zastępów aniołów, wśród gromów i grzmotów. Widzę i słyszę cię, O Chryste. Tu umilkł i podniósłszy twarz, zdawał się wpatrywać w coś dalekiego i strasznego, a wtem w podziemiu ozwał się głuchy grzmot, jeden, drugi, dziesiąty, to w płonącym mieście całe ulice przepalonych domów jęły się walić z łoskotem, lecz większość chrześcijan wzięła owe głosy za widomą oznakę, iż straszliwa godzina nastaje, albowiem wiara w rychłe powtórne przyjście z Chrystusa, i w koniec świata była i tak między nimi rozpowszechniona. Teraz zaś wzmocnił ją jeszcze pożar miasta. To też trwoga Boża ogarnęła zgromadzenie. Liczne głosy poczęły powtarzać: Dzień sądu! Oto idzie! Niektórzy zakrywali dłońmi twarze w przekonaniu, że wnet ziemia zatrzęsie się w posadach i z jej czeluści wyjdą bestie piekielne, by rzucić się na grzesznych. Inni wołali, Chryste zmiłuj się, odkupicielu, bądź miłościw. Inni wyznawali głośno grzechy. Inni na koniec rzucali się sobie w objęcia, by w przerażającej chwili mieć jakieś bliskie serca przy sobie. Lecz byli i tacy, których twarze, jakby w niebo wzięte, pełne nadziemskich uśmiechów, nie okazywały trwogi. W kilku miejscach rozległa się glosa to ludzie w uniesieniu religijnym poczęli wykrzykiwać niezrozumiałe słowa w niezrozumiałych językach. Ktoś z ciemnego kąta pieczary zawołał zbudź się, który śpisz. Nad wszystkim górował krzyk kryspa. Czuwajcie, czuwajcie. Chwilami jednak zapadało milczenie, jak gdyby wszyscy, zatrzymując dech w piersiach, czekali na to, co się stanie. A wówczas słychać było daleki grzmot zapadających się w gruzy dzielnic, po których odzywały się znowu jęki, modlitwy, głosy i wołania. Odkupicielu, zmiłuj się! Chwilami Kryspus zabierał głos i krzyczał. Wyrzeczcie się dobra ziemskiego, albowiem wkrótce nie stanie wam ziemi pod nogami. Wyrzeczcie się ziemskich miłości, albowiem pan zatraci tych, Którzy więcej niż jego miłowali żony i dzieci. Biada temu, kto umiłował stworzenie więcej niż stworzyciela. Biada możnym, biada zbytkownikom, biada rozpustnym, biada mężowi, niewieście i dziecku. Nagle silniejszy od poprzednich huk wstrząsnął kamieniełomem. Wszyscy padli na ziemię, wyciągając ramiona w krzyż, aby kształtem tym bronić się od złych duchów. Nastała cisza, w której tylko słychać było przyspieszne oddechy, pełne przerażenia szepty, Jezus, Jezus, Jezus i gdzieniegdzie płacz dzieci, a wtem ponad tą leżącą czernią ludzką jakiś spokojny głos rzekł, Pokój z wami. Był to głos Piotra Apostoła, który przed chwilą wszedł do pieczary. Na dźwięk jego słów strach przeszedł w jednej chwili, jak przechodzi strach trzody, między którą zjawił się pasterz, Ludzie popodnosili się z ziemi, bliżsi poczęli garnąć się do jego kolan, jakby szukając pod jego skrzydłami opieki, on zaś wyciągnął nad nimi ręce i mówił: Czemu trwożycie się w sercach? Kto z was odgadnie, co go może spotkać, zanim godzina nadejdzie? Pan pokarał ogniem Babilon, ale nad wami, których obmył chrzest i których grzechy odkupiła krew Baranka, będzie miłosierdzie Jego i pomrzecie z imieniem Jego na ustach waszych. Pokój z wami! Po groźnych i niemiłosiernych słowach Kryspa słowa Piotrowe spadły jak balsam na obecnych. Zamiast trwogi Bożej owładnęła duszę miłość Boża. Ludzie ci odnaleźli takiego Chrystusa, jakiego pokochali z opowiadań apostolskich, a zatem nie bezlitosnego sędziego, ale słodkiego i cierpliwego baranka, którego miłosierdzie stokroć przewyższało złość ludzką. Uczucie ulgi ogarnęło całe zgromadzenie i otucha w połączeniu z wdzięcznością dla apostoła przepełniła serca. Głosy z różnych stron poczęły wołać My, owce twoje, paś nas. Bliżsi zaś mówili, nie opuszczaj nas w dniu klęski i klękali u jego kolan, co widząc już zbliżył się, chwycił kraj jego płaszcza i pochyliwszy głowę rzekł, panie poratuj mnie, szukałem jej w dymie pożaru i w tłoku ludzkim, a nigdzie znaleźć nie mogłem, ale wierzę, że ty możesz mi ją wrócić. Piotr zaś położył mu rękę na głowie, ufaj rzekł i pójdź ze mną.